21 kwietnia, kolejna edycja pociągu repatriantów. Oleśnica, odjazd pociągu, godzina 8. Serdecznie zapraszamy tutaj mieszkańców Oleśnicy. Wszystkich tych, którzy mieszkają przy linii 181. Pociąg pojedzie z Oleśnicy do Wieruszowa przez Syców i Kępno. No i to oczywiście mniejsze stacje, które leżą wzdłuż szlaku kolejowego. Cała impreza zaczyna się od godziny 6 rano, czyli wymarsz repatriantów z rynku oleśnickiego 21 kwietnia i przemarsz w kierunku stacji. Pociąg będzie podstawiony około w 7:30, ale wcześniej prosimy, żeby ci, co się zapiszą, żeby odebrali karty repatriacyjne, tak żeby z nami uczestniczyć w tym przejeździe. Bardzo dużo chętnych mamy, więc zostało jeszcze parę dni i no, pociąg będzie zapełniony. Warunkiem uczestnictwa jest umieszczenie opłaty 30 zł, no i odpowiedni ubiór, tak żebyśmy mogli po prostu poczuć ten klimat pociągu. Zapowiada się, że pojedzie parowóz, jeszcze nie zgadzamy, jaki to będzie parowóz, ale pojedzie trakcja parowa. Więc no, też atrakcja dla tych, co lubią starą technikę, stare maszyny, parowozy. Więc będzie ciekawie, będzie inscenizacja w Jemielnej Oleśnickiej, wysadzenie szlaku kolejowego przygotowana przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie ARMA z Oleśnicy. Więc jeżeli ktoś nie chce z nami jechać, zapraszamy na wiadukt w okolice stacji. Tutaj w wąwozie będzie taka mała inscenizacja przygotowana. Jest to kolejna edycja pociągu, no, cieszy się to takim dużym zainteresowaniem wśród miłośników kolei, wśród miłośników starej techniki. Co by jeszcze powiedzieć, no, pojadą wagony osobowe, pojadą wagony towarowe, no, wagony osobowe to są z lat 20., wagony towarowe no, to są lata II wojny światowej, więc serdecznie zapraszamy tutaj. Jeżeli nawet ktoś nie chce, jeszcze raz powiem, jechać, żeby chociaż przyjść na stację, zobaczyć jak wygląda taki parowóz, wagony, serdecznie zapraszamy.